Nadzieja w regionie to audycja nadawana wprost z Twojego podwórka. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma tam naszego terenowego studia. W czwartek po 9:00 nasi dziennikarze odwiedzają najciekawsze miejsca w naszym regionie i poruszają tematy bliskie nam wszystkim. Już w najbliższy czwartek nadajemy ze stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie w ramach Dnia Kukurydzy i Soi. Bądź z nami. Nadzieja w regionie. I rzeczywiście w Krzyżewie jesteśmy. Paweł Dąbkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Zwiewam nam już kartki z naszego stołu. Na naszym stole emisyjnym, drodzy Państwo, materiału na 20 różnych audycji, ale dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim kukurydzą. Przynajmniej w tej pierwszej części, jako w gościu dnia, będziemy mówili o kukurydzy, ponieważ obchodzimy dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Kukurydzy i Soi. Moim pierwszym gościem, naprawdę specjalnym gościem, jest dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Panie doktorze, witam serdecznie i dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby przyjechać do Krzyżewa. Ja również bardzo dziękuję. Jest to dla mnie też specjalny dzień, jako specjalisty zajmującym się kukurydzą. Samo Krzyżewo nie jest Panu obce i nie bez powodu się w Krzyżewie znajdujemy. Krzyżewo jest stacją doświadczalną oceny odmian, która należy do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Jest to główne centrum badawcze dotyczące odmian, w tym odmian kukurydzy, soi, jakie jest na Podlasiu i ma swoje tutaj też stacje. Temat wiodący dzisiaj, żebyśmy powiedzieli sobie, panie doktorze, o kukurydzy, ale nie tylko pod kątem popcornu czy płatków kukurydzianych, ale merytorycznie przedstawili nawet uprawę kukurydzy w Polsce, powiedzieli też, jak to jest na świecie i chyba w pierwszej kolejności też naszym słuchaczom przybliżyli historię kukurydzy, którą dzisiaj Podlasie żyje. Tak. Kukurydza jest aktualnie najważniejszą rośliną uprawną na świecie. Uprawiana jest na ziarno, przede wszystkim dla celów paszowych, spożywczych, energetycznych, ale głównym produktem w świecie jest ziarno kukurydzy i światowa produkcja przekroczyła 1 200 000 000 ton. Jest to pierwsza roślina w historii ludzkości, która przekroczyła poziom 1 000 000 000 ton kilka lat temu. Na drugim miejscu znajduje się pszenica. Jest to i to świadczy o znaczeniu kukurydzy, ponieważ drugą tą rośliną bardzo ważną jest pszenica. Powiedzmy, wśród tych najważniejszych roślin dla ludzkości jest ryż, również soja, ale kukurydza właśnie pokonała ten efekt również nie tylko miliarda ton produkcji ziarna, ale ten efekt psychologiczny, bo to jest 40% całego potencjału światowego produkcji zbóż. I kiedy przemierzamy też Podlasie, to widzimy tą kukurydzę, ale nie mamy też świadomości, przynajmniej w większości nie mamy tej świadomości, że jest to tylko jedna z odmian kukurydzy, że tak naprawdę tych odmian kukurydzy jest znacznie, znacznie więcej. To znaczy, jeżeli mówimy o kukurydzy, to mówimy o właściwie trzech grupach odmian kukurydzy. No, główną tą grupą to jest kukurydza zwyczajna, prawda, czyli ta, która jest uprawiana, tak jak tutaj widzimy dookoła w krajobrazie, właściwie w tej chwili po zbiorach zbóż kukurydzę. Zresztą taki obraz jest w całej Polsce i to jest ta główna grupa, prawda, ale również kukurydza cukrowa, czyli kukurydza słodka, no i kukurydza popcornowa, to tak z grubsza, bo tych gatunków kukurydz moglibyśmy wymienić znacznie więcej. Z jednej strony mądre przysłowie mądrego człowieka mówi, że nie potrzebujemy stwarzać cudownej kukurydzy, ponieważ ta sama kukurydza, ta sama roślina jest cudem i to powiedział, myślę, że mogę tak wspomnieć, pański znajomy nawet, ale zresztą co najważniejsze, laureat pokojowej Nagrody Nobla. A kto, panie doktorze? Doktor Norman Borlaug, na którego zaproszenie kilkadziesiąt już lat temu miałem możliwość gościć na stażu naukowym w Międzynarodowym Centrum Hodowli Pszenicy i Kukurydzy w Meksyku. To jest laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1970 roku, który jest twórcą tak zwanej Zielonej Rewolucji. Wyhodował tam Amerykanin, który wyhodował w Meksyku odmiany kukurydzy intensywne, odporne na choroby, głównie na rdze.
i udostępnił krajom trzeciego świata. Człowiek, który poniósł chyba dotychczas największe zasługi w walce z głodem na świecie. W pewnym sensie wizjoner. Tak, wizjoner, znakomity wizjoner, prawda? No i to była znakomita, właściwie wielka przygoda mojego życia. Być w centrum stworzonym przez niego, oczywiście spotykać go od czasu do czasu. Również w Polsce był twórcą Fundacji na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. Też będąc na stażu w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Minnesota miałem możliwość uczestniczenia w otwarciu pięknego gmachu uniwersyteckiego Borlaug Hall, w którym uczestniczył również Borlaug. I to było rok później po moim pobycie w Meksyku. Przypomnijmy raz jeszcze. Z jednej strony Norman Borlaug powiedział, że nie potrzebujemy stwarzać cudownej kukurydzy, bo ta roślina sama w sobie jest cudem, ale z drugiej strony kukurydza należy przecież, panie doktorze, do roślin, które modyfikuje się genetycznie. Przykład w USA 80% odmiany poddane jest zmianom genetycznym. I może w ogóle na początku powiedzmy, czym jest ta modyfikacja genetyczna? Ktoś się może bać samego tego określenia. No tak, samo słowo, powiedzmy, GMO, prawda, to służy jako taki straszak dla ludzi. To jest skuteczny. Bardzo skuteczny straszak dla ludzi, prawda. Tymczasem możemy kukurydzę w dalszym ciągu zmieniać, wprowadzając cechy, których no, nie ma w kukurydzy. Przykładem jest kukurydza Mono 810 z genem odporności na najgroźniejszego szkodnika kukurydzy, jakim jest omacnica prosowianka. Modyfikacje to jest inżynieria genetyczna, to jest nic innego, wytwarzanie coraz lepszych odmian w coraz krótszym czasie. A ta kukurydza, która leży dzisiaj na naszym stole, czego nasi słuchacze niestety nie widzą, ale mogą tak obejść się smak. Nie, w Polsce nie. Niestety, przepraszam za słowo, żadne modyfikacje na polach nie są uprawiane, jeżeli chodzi o kukurydzę, dlatego że jest to temat bardzo gorący, delikatny i z natury polityczny. Przypominam, dr Roman Warzecha, nasz główny gość, jeżeli chodzi o rozmowę gościa dnia dzisiejszego. Rozmawiamy o kukurydzy, nie bez powodu, ponieważ dzisiaj dzień kukurydzy i soi, a jesteśmy w Krzyżewie. Czy Polska, panie doktorze, to kraj o dobrym klimacie dla uprawy kukurydzy? Tak, Polska jest krajem, my jesteśmy w północnym zasięgu uprawy kukurydzy, ale dzięki, powiedzmy, hodowli kukurydzy dla naszej strefy dysponujemy znakomitymi odmianami. Zresztą tutaj jest prezentowana spółka hodowli roślin, która należy do Instytutu Hodowla Roślin Smolice. I z hodowli roślin Smolice pochodzi mniej więcej około 35% odmian kukurydzy, które są 35% areału kukurydzy jest zajęte przez polskie odmiany. I właśnie to też jest jakiś bardzo duży atut dla Polski, że ciągle mamy narodową hodowlę kukurydzy. Jedną z dwóch zresztą, bo jeszcze małopolska hodowla roślin. Ale liderem tutaj na rynku jest hodowla roślin Smolice. Powiedzieliśmy, panie doktorze, o kraju. A jeśli chodzi o Podlasie, jaka gleba jest na Podlasiu i czy gleba Podlasia jest gościnna, jeśli chodzi konkretnie o kukurydzę? Kukurydza nie ma takich wymagań, jeżeli chodzi o glebę jak pszenica czy buraki. To prawda? Duży atut też. To jest bardzo rośliny. Duży atut, bo tutaj mamy dużo gleb lżejszych, i które nadają się do uprawy kukurydzy. No problemem jak zawsze jest ilość dostępnej wody, która jest potrzebna na wytworzenie plonu kukurydzy, ale chcę powiedzieć, że mimo bardzo wysokich, relatywnie wysokich plonów kukurydzy na ziarno czy na kiszonkę, sięgających powiedzmy 20 ton suchej masy na kiszonkę czy 10 ton ziarna już takiego do przechowywania, to jednak zużycie wody jest znacznie mniejsze niż w innych roślinach. Jest to spowodowane tym, że roślina
jak pan już tutaj nadmienił ten cytat, że jest to cudowna roślina również pod tym względem, że ma dwa systemy, może to jest trochę skomplikowane, systemy fotosyntezy. Jeżeli temperatury są takie jak dzisiaj, umiarkowane, to kukurydza pracuje na systemie C3, takim dla strefy umiarkowanej, jak ziemniaki, zboża, czy buraki, czy inne rośliny, ale jeżeli temperatury się podnoszą, to kukurydza włącza system C4, stąd te wysokie plony. Powiedzmy w Stanach Zjednoczonych to jest 11 ton suchego ziarna. No u nas powiedzmy osiągamy średnio 7 ton, no ale mamy też rekordy kilkanaście ton suchego ziarna z hektara, czy suchej masy kiszonki, a rekordowe plony i to, co nas czeka w przyszłości. To jest coś niesamowitego, bo naukowcy prognozują, że kukurydza może osiągnąć nawet plony, oczywiście rekordowe, 30 ton z hektara ziarna. W tej chwili w różnych konkursach w świecie osiąga się 25 ton ziarna. Nie ma drugiej rośliny o takiej produktywności. Jeszcze jak szliśmy tutaj do naszego stolika emisyjnego, przypominam cały czas, że jesteśmy w Krzyżewie, to pan doktor zdradzał przepis, dobry przepis na kukurydzę. Zapytam nawet osobiście, lubi pan kukurydzę? Czy panie doktorze, nie wypada panu nawet nie lubić kukurydzy? W przyszłym roku będę obchodził 30-lecie pracy z kukurydzą i powiedzmy w strukturze wśród ludzi kukurydzy w Polsce, no powiedzmy jestem jakimś liczącym się naukowcem, mówiąc nieskromnie bardzo, prawda? Więc zdradziłem przepis na kukurydzę słodką, cukrową, prawda? Na jej gotowanie, że świeżą kukurydzę trzeba gotować w lekko osolonej wodzie tylko przez 5 minut, później twardnieje, czy też... a później spożywać z masłem, prawda? No jest to coś cudownego. Ja jestem znawcą też kukurydzy cukrowej. Czyli to nie kwestia mistrzostwa kulinariów, tylko cierpliwości. Wyczekać 5 minut i wyjąć z wody. Tak jest. I spożywać z masłem, prawda? A skoro już powiedzieliśmy o spożywaniu kukurydzy, jakie mamy zastosowanie, panie doktorze? Och, kukurydza ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Podstawowe zastosowanie to jest paszowe zastosowanie. Dwie trzecie... Czyli dla zwierząt. Dla zwierząt. Dwie trzecie ziarna wyprodukowanego w świecie jest zużywane jako pasza dla zwierząt. Czy to dobra pasza, panie doktorze? To jest pasza, powiedziałbym, prawie że idealna, dlatego że jest to pasza wysokoenergetyczna o bardzo dobrym bilansie skrobi tłuszczu. Jedyny mankament to, że trzeba uzupełniać białko, którego jest mniej niż w innych roślinach zbożowych i to białko jest gorszej jakości. Natomiast jeżeli chodzi o kiszonkę z kukurydzy, to jest pasza energetyczna, objętościowa dla przeżuwaczy, czyli dla bydła mlecznego, dla bydła opasowego, kóz, owiec, zwierząt jeleniowatych. Pasza, której nie da się zastąpić, co widzimy na polach tutaj w Polsce, prawda? A jeśli jestem już przy temacie bydła mlecznego, to Podlasie w Polsce produkujemy około 14 miliardów litrów mleka, a z tego Podlasie produkuje niemal 3 miliardy. I to jest druga pozycja po województwie mazowieckim. Ale biorąc pod uwagę wielkość województw, właśnie, to jest pierwsza pozycja, prawda? Czyli powiedzmy co czwarty, piąty litr mleka w Polsce i przetworów pochodzi z Podlasia. Stąd chcę powiedzieć, że kukurydza na Podlasiu zyskała miano księżniczki Podlasia. Na tyle
księżniczki, że tak jak nawet wspomniał pan, panie doktorze, w naszej rozmowie przygotowawczej, niektórzy wręcz dziękowali panu doktorowi, mówiąc, że właściwie dzięki kukurydzy i mleku wykształcili swoje dzieci. Oczywiście o rolnikach mowa. Tak, no miałem takie rozmowy na innych dniach kukurydzy, bo rolnicy to jest naród, który... Ja też jestem rolnikiem z krwi i kości, z urodzenia, z wykształcenia i z mojej pracy w instytucie, prawda? Więc wiem, że lubimy jako rolnicy narzekać na wszystko, ale mówili no my mi tak, jako dziennikarze mówili, też. Mówili mi tak rolnicy w zaufaniu, że dzięki kukurydzy, mleku, prawda, wykształciliśmy swoje dzieci, urządziliśmy je w życiu, pokupiliśmy im mieszkania, prawda, i to było dobre wykształcenie, nie jakieś byle jakie. Czyli ten temat wiodący, że możliwości kukurydzy są duże. Tak, ja tutaj wspomniałem, prawda, o wykorzystaniu paszowym. Tak. Wykorzystanie spożywcze, prawda, w wielu krajach świata, Afryki, Ameryki Łacińskiej, produkty z kukurydzy no, są bezpośrednio spożywane przez ludzi, prawda. Przykładem, powiedzmy, jest Meksyk, do którego powracam ciągle w myślach i tam, powiedzmy, takim produktem ważnym bardzo jest tortilla de maíz, czyli takie placki z mąki kukurydzianej, ale z kukurydzy produkuje się płatki kukurydziane, mąki, grysy, prawda, no jest szereg produktów. Jeszcze chcę wspomnieć o wykorzystaniu energetycznym, to znaczy można produkować bioetanol. Właśnie chciałem o to zapytać, panie doktorze, bo to też bardzo ważny temat. Bardzo ważny paliwo temat. Paliwo z kukurydzy. Paliwo z kukurydzy. W Stanach Zjednoczonych, gdzie produkuje się, prawda, prawie 35% światowej produkcji ziarna, 1/3, około 130 milionów ton ziarna kukurydzy jest przerabiane na bioetanol. W Europie myślimy trochę inaczej na temat wykorzystania do celów energetycznych, to znaczy przede wszystkim wykorzystanie kiszonki z kukurydzy do produkcji biometanu, gazu. Dla przykładu powiem, że w Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów, funkcjonuje około 8 tysięcy biogazowni rolniczych. I na ten cel uprawia się około 1,5 miliona hektarów kukurydzy właśnie na kiszonkę. Bo kiszonka pozwala, jest głównym tym substratem do biogazowni. Razem z odchodami roślin, które się w ten sposób zagospodarowuje, przerabia się na biogaz. A to, co pozostaje po fermentacji, stanowi naturalny nawóz organiczny na pola rolników. Także pewnie dla nas też to jest bardzo ważne w kontekście ładu zielonego proponowanego przez Unię Europejską, żeby ta energia pochodziła po pierwsze z odnawialnych źródeł energii. I to jest znakomity właśnie przykład wykorzystania kukurydzy. I to też czasem to budzi wątpliwości, że kukurydza to powinna być wykorzystana tylko do żywienia człowieka. Ale powiedzmy, no... To bardzo wąskie myślenie, prawda? To jest bardzo wąskie myślenie, bo też to jest źródło, może być, jest to źródło dochodów dla rolników, prawda? I oby tych biogazowni powstało również w Polsce więcej, bo mamy ich tyle, co kot napłakał. Przypomnę, że dr Roman Warzecha, czyli nasz dzisiejszy gość dnia, reprezentuje Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa i nietaktem byłoby wyjść od tego stołu, panie doktorze, nie przedstawiając w ogóle działalności Instytutu. Czym tak, się zajmujecie? Ja osobiście zajmuję się kukurydzą, ale również pszenżytem. Kieruję taką jednostką w Instytucie, czyli odpowiadam za badania nad kukurydzą, ale Instytut zajmuje się wszystkimi właściwie roślinami rolniczymi. Centrala Instytutu, gdzie pracuję, jest zlokalizowana w Radzikowie koło Warszawy. To jest 25 km od centrum Warszawy, ale mamy też oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu. Także obejmujemy swoją pracą wszystkie rośliny rolnicze. Pracujemy nad ich ulepszaniem.
mamy w obrębie Instytutu czy Spółki Hodowli Roślin, właśnie wspomniane smolice, obecne tutaj na stoisku. I mamy spółkę w Szczelcach, spółkę zbożowo-rzepakową i mamy również od 2000 roku mamy w naszych strukturach były Instytut Ziemniaka, także mamy spółkę zajmującą się hodowlą ziemniaka. Także jest to szeroki zakres działalności, a Instytut jest no, jednym z najważniejszych instytutów rolniczych w kraju. Panie doktorze, mówiliśmy dzisiaj o możliwości wykorzystania kukurydzy, o biopaliwie. Mówiliśmy też o zastosowaniu kukurydzy chociażby do paszy dla zwierząt, ale też do żywienia człowieka. Wspomnieliśmy o historii kukurydzy, która sięga 9000 lat. Dobrze pamiętam? Tak. 9000 lat. Więc możemy śmiało powiedzieć, że kukurydza jest rośliną przyszłości. Tak. Kukurydza została udomowiona 7000 lat przed Chrystusem. Czyli dodając te 2000 lat, powiedzmy, chrześcijaństwa, to jest rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, jest to 9000 lat. I ja może przytoczę, będąc przy tym, taki piękny cytat pisarza meksykańskiego Andresa Henterozy, który powiedział w związku z tym, że centrum pochodzenia to jest Meksyk tej rośliny, że roślina ta była naszą wielką i najpiękniejszą z bogiń. Dzięki jej ziarnom powstało wszystko to, z czego do dnia dzisiejszego jesteśmy dumni, a na co inne rasy patrzą z podziwem. Powstała dawna kultura Majów, nie mówiąc już o hojnym darze, jaki zrobiliśmy całej ludzkości, naszą kukurydzą. Więc tam były początki, ale oczywiście były też pewne kamienie milowe. W 1493 roku Krzysztof Kolumb przywiózł pierwszą kukurydzę do Europy. Około 1600 roku kukurydza rozprzestrzeniła się w Europie, Azji, Afryce i sięgamy początków wieku XX, kiedy to nie było żadnego postępu, jeżeli chodzi o plonowanie, ale amerykańscy uczeni East and Shal po prostu zaproponowali koncepcję hodowli kukurydzy mieszańcowej na początku wieku i te odmiany starego typu populacyjne zostały wyparte przez odmiany mieszańcowe, których uwidacznia się efekt heterozji. Ale ten efekt heterozji występuje tylko w pokoleniu F1, a pokolenie to uzyskuje się ze skrzyżowania specjalnie dobranych składników i teraz właściwie to dominuje kukurydza mieszańcowa F1, ale to nic wspólnego nie ma z GMO. Heterozja i pokolenie F1, trudne pojęcia, ale na szczęście na koniec naszej rozmowy, tak żeby Państwu głów nie zamącić. Moim i Państwa gościem był dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Wadzikowa, 25 km od Warszawy. Dobrze zapamiętałem, tak. Panie doktorze. Bardzo gorąco dziękujemy za obecność i za to dobre, naprawdę dobre, merytoryczne słowo odnośnie kukurydzy. Pamiętajmy, drodzy Państwo, żeby znaleźć miejsce dla kukurydzy w swoim domowym zaciszu kulinarnym i nie tylko. I pamiętajmy, że jest to roślina przyszłości, którą być może będziemy też pojmowali przez pryzmat biopaliwa. Bardzo gorąco dziękujemy ja za spotkanie. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego, dziękujemy, do usłyszenia. Nadzieja w regionie to audycja nadawana wprost z Twojego podwórka. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma tam naszego terenowego studia. W czwartek po 9:00 nasi dziennikarze odwiedzają najciekawsze miejsca w naszym regionie i poruszają tematy bliskie nam wszystkim. Już w najbliższy czwartek nadajemy ze stacji doświadczalnej oceny odmian w Krzyżewie w ramach Dnia Kukurydzy i Soi. Bądź z nami. Nadzieja w regionie.